Witajcie wszyscy! Z tej strony znowu Starkey i widzimy się po raz kolejny w Sekiro. Więc... No na wstępie sprawdzę tylko, czy nie ma czegoś nowego do powiedzenia, gościuwa. Dobra, nic nowego, więc po prostu... Tykwa. Goodbye. Każde dodatkowe użycie, fajna rzecz. Można byłoby niby jeszcze pójść do rzeźbiarza i zająć się ulepszeniami, ale... Na to mi trochę szkoda czasu, nie będę ukrywał. Nie ta funkcja. Więc tak... Dzisiejszy mój cel jest prosty. Ogarnąć kilku nowych... ludzi do świątyni. Tak chyba to najłatwiej można określić. I chyba zdobyć też w sumie mój ulubiony przedmiot. Czy w sumie ulubiony gadżet. Nie wiem jak to nazwać. I już na start wspaniałe rany. Ja naprawdę nie umiem grać. I... jakie jeszcze mam tutaj przygotowane? Dobra, to raczej nie będzie potrzebne. Lepiej. Oj, zamek. Szlina. Jak ja lubię shurikeny za to automatyczne pokonywanie kurzających piesów i innych istot, z którymi najlepiej sobie radzę. Podsłuchiwanie? Nope. Tu akurat niczego nie ma. Dobra. W takim razie na szybko. Hop. Pierwszy pokonany. Drugi można w sumie powiedzieć, że sam się pokonał. I teraz tylko... Którędy to było? Jezu, jakie to jest proste. A no tak, teraz ten moment. Jest tu wróg, których... typu, którego bardzo nie lubię, więc... Po prostu trzymajcie kciuki za to, żebym nie został wykryty. A jeśli już, to część z nich wyeliminować jak najszybciej. Dobra. Naprawdę nie umiem z nim walczyć, więc wszelkie stwierdzenia typu, że jestem nieogar, lama czy coś, nie ukrywam. Najprawdopodobniej jest to szczera prawda. Ale jak mówiłem, nigdy nie potrafiłem ich pokonywać, więc... O, proszę. Kosztowało mnie to tylko 3 użycia butelki leczniczej. Tylko 3 użycia. Tutaj jak tak to mówię, to brzmi jakby to było coś... W zasadzie, a niech sobie będzie. Ale jednak 3 użycia z 4. Już tak pięknie nie brzmi. Kolejny cukiereczek. Przyda się na pewno. Jednak nie teraz. Bo całkowicie szczerze, z przekonaniem jestem w stanie przekazać wam informację, jakobym zbierał te cukierki na później. W sumie nawet nie wiem, co chcę tutaj gadać. Po prostu może nie będę się zastanawiał nad słowami, tylko lecimy dalej. Zajmijmy się tym, co tu jest. O. A no tak, jeszcze przed tym wszystkim wspaniałym muszę się zmierzyć z... Bigiem. Jest to starcie, powiem szczerze, o którym po części można powiedzieć, że wręcz zapomniałem. Dlatego też życzę im powodzenia. Gdyż to jest chyba w sumie jedyne, co może mnie ocenić przed... tragiczną porażką.
I się zaczyna. Wiecie co, nie. Sytuacja ta tego wymaga, więc... Niczego, jak słyszę te muzyki, to mi się wydaje, że one są strasznie podobne do tego, co jest w Dark Souls jakimś. I proszę, pierwsza śmierć zaliczona. Kolejnej próby już nie będzie. Po prostu teraz albo nigdy. Czyli, że nigdy. Dobra, wiecie co? Przejdźmy tu jeszcze raz, teraz jestem świadom tego, co mnie czeka. Oczywiście najpierw muszę potracić pełno. Ale tym razem, kiedy pamiętam o byku, nie tak jak ostatnio, się okazuje, że zapomniałem o nim całkowicie. Mam całkowicie inny plan. Dobra. I chyba w sumie nawet widzicie, jaki jest mój plan po tym, co robię. No. Muszę ich wyminąć jak największą liczbę wrogów. Żeby mieć jak największą szansę na niestracenie butelki. W sumie tutaj to jest tykwa, no ale działa jak zwykła butelka z Estusem, więc... Będę na tym w butelki, po prostu. Dobra. Teraz tak. Standardowo na niego. Dwa uderzenia. I się udało. Jesteśmy tu ponownie. Drugie podejście do... wściekłej krowy. Mówiąc tak po części żartobliwie. A, oczywiście, zapomniałem o tym, że na początku... Nie, wiecie co, nie. Ja nie jestem przygotowany na to. Dzisiaj go nie pokonam. Tylko powiedzmy sobie szczerze jeszcze... No... Nie. Ja tu zaraz zginę. No ale żeby nie było, widać więcej to sporo w obrażeniach bez cukierka z cukierkiem. A, okej. Okay. Nie zawsze można zrzucić na niego to. No! Wy to widzicie? Trzy użycia i ani jedno nie zadziałało. No! I tutaj widać chyba już prawdę o mnie, jak to wspaniale gra w Sekiro. Tak więc... Wybaczcie taką ciszę, ale no, chyba słyszeliście psa. Dobra. Tak więc... zgodnie z tym, co tutaj zrobiłem w ogóle... Teraz pójdziemy zająć się czymś całkowicie innym. Otóż idziemy właśnie tą ścieżką, którą porzuciłem jakiś czas temu. Głównie ze względu na to, że można tutaj dostać... ostatni koralik do przedłużenia paska życia. A poza tym jest to miejsce dosyć proste. No może poza bossem. Bo akurat boss z tego miejsca należy do jednego...
No do trudniejszych. Chociaż do trudniejszych też się okaże. Jak mówię, moja perspektywa trudności może być trochę teraz zaburzona. Dobra, tam już nie byłem, tak więc... Ja nie lubię tych z toporkami. Prawda, kiedy mam siłę ataku 2, to już jest łatwiej, ale... No. Dobra. Try not to move, it'll make your wounds worse. No, I must go. There is a shinobi hunter among the bandits. He's highly skilled. If I don't face him... Oh. I forbid it. You are in no condition. No właśnie, łowca shinobi. Mocny oponent. Jednakowoż uważam, że mamy szansę z nim wygrać. You. You're the young master shinobi. Yes. What good are you? You were nowhere to be seen when things went south. Wait, tell me you didn't lead them here yourself. The timing of their attack was perfect. Normally those bandits wouldn't have stood a chance. Yes. Yes, it had to be you. I hope you die, traitor. Mają nas tu za zdrajcę. Who are you? I'm not a thief. You're the young lords. Oh, thank goodness. Honorable shinobi. Those filthy bandits are after the young lord. They've already climbed the hill and set the estate on fire. It looked as if the young lord had no way to escape. I beg of you, shinobi. Please rescue the young lord. I entrust this to you. Początkowo tak swoją drogą myślałem, że jest tu przydatna rzecz, a jednak... Thank you. Nie w tej lokacji, powiem wam szczerze, z perspektywy kogoś, kto już ją ukończył. Chyba całkowicie. No, ale zanim coś, to patrzcie. Nasz wspaniały handlarz strażniczości. Good sir, you look like a shinobi, I think. Are you looking for something? Well, in any case, I found this place first. So, keep your eyes peeled out there, huh? And, you know, don't let the door hit you on the... Oh, by the way, while I was on my way here, I saw a 3-story pagoda on top of some cliff. It was a fine pagoda. Really fine. I bet there's some kind of treasure kept in there. Gotta be. That's what I think, at least. No i właśnie, kontynuując jeszcze odnośnie tej całej pagody. Naszukałem jej się nieźle. Ostatnio. Jeszcze posążek, nie wiem czy zdążyliście w ogóle zobaczyć, ale to chyba aktywuje po prostu jedno wskrzeszenie, czy coś tego typu. Teraz już pamiętam gdzie jest, więc powinno być znacznie prościej. No, wstęp wspaniały. No dobra, 4 tykwy. Tak. 4 tykwy. I miejmy nadzieję, że to wystarczy. Mój cel to wyeliminować tutaj wszystkich po cichu. Lepiej tak, żeby właśnie tamten gościu z długą dzidą nie zauważył czego. Ale oczywiście już wszyscy pewnie o mnie wiedzą, bo jak już zwykłem mówić i wspominam zawsze, ja po cichu po prostu nie potrafię. O, super. No tylko podejrzenia, nie wiedział gdzie jestem, ale oczywiście, nie no, musiał trafić. Chyba, że to jest żółte, to wie o mojej obecności, ale czerwone to dokładnie jest już nastawiony na walkę ze mną. Dobra. A, nie dobra, on miał żółte. Ten masz jasno świadomość, gdzie ja jestem.
Dobra. Chyba nam może się nawet udać. Mamy łowcę Shinobi. Jest sam. Ja jestem w krzaku. Lepszych warunków sobie nie mogłem wyobrazić. No nie, nie zdążyłem. No, czy wy to widzicie? Ja już nie wiem, jak działa ta kontra Mikiri. Jakoś tak. Ale tak czy siak. Straciłem jedno wskrzeszenie, okej. Ale nie mam zamiaru walczyć z nim na niepełnym życiu i w ogóle. Ja chciałem wykorzystać przewagę, żeby zrobić mu od razu już... A, dobra, nieważne. Pewnie jak zwykle mi się nic nie uda. Okej, już wszystko. No, niestety będę musiał walczyć bez wskrzeszenia. Co może się w sumie równać z tym, że zginę. Ale może też nie będzie tak źle. Super. Pierna muzyka. Ja nigdzie nie widzę swojego oponenta. No, oczywiście tym razem nie macie co liczyć na tak samo, na tak długi odcinek jak ostatnio. Po prostu nie ma przebacz. Mogłem chyba użyć cukierka od skradania się. Ja, jakby nie było, chyba wezmę sobie chociaż jednego. Dobra, jest. Ja bym tylko nie patrzył w tą stronę, byłoby jeszcze lepiej. Dzięki mocy cukierka może nawet się uda. I cios w plecy! Połowa walki za mną. No nareszcie! A! Do ostatniego momentu trzeba czekać i nie trzymać żadnych moich przycisków. No i proszę. Raz mi się nie udało, ale teraz to tak po prostu. I właśnie on był jednym z takich ważniejszych, dopóki się go nie unicestwi, nie można iść dalej. Także już mogę powiedzieć, że nie czuję, jakoby odcinek miał być zmarnowany. Jedno co zostało dalej to ten byk. Niestety no nie wiem, jak sobie z nim poradzić. Zapamiętam go jako trudniejszego. Może łatwiejszego, nie wiem. Ale na razie wzmacniamy cechy fizyczne. Naszyjnik modlitewny, pierwszy. No tam informacje, trochę dłuższy pasek. I można iść dalej. W normalnych warunkach bym lazł ogólnie dalej już. Ale... No, ale teraz kontynent jednakowoż z powodu tego, że to nie są normalne warunki całkowicie. A ja pamiętam do tej pory, gdzie zdobyć jeszcze jedną bardzo fajną rzecz tutaj. To namęczy się pewnie ze zdobyciem jej, nędzycie. Ale przynajmniej ją będę miał. Oczywiście czas antenowy nam się pomału kończy. Nawet ze względu na to, że nie chciałbym, żeby odcinek się wrzucał tyle co poprzedni. Dla tych, których interesuje, ile konkretnie to było... 4,5 godziny. Tak, dokładnie tyle mi się wrzucał odcinek ostatnio. Oczywiście bez przetwarzania, żeby nie było. To ciekawe, jeśli mam odcinki 20 parę minut, po prostu poniżej pół godziny, no to... Pół godziny maksymalnie się robi właśnie. Nie wiem, czy to jakaś magia magiczna, czy co. Nie będę, powiem szczerze, tutaj próbował zgadywać. Po prostu... Tak jest. I tyle. No a teraz idziemy po... kolejną zabawkę. Tym razem akurat taką jedną, którą dosyć mocno zapomniałem. Ryba. Ryba. I zabij. No wracaj, wracaj ryba. I zabij.
Nie pamiętam, że tu ryba była. Ale cóż. Kolejna łuska do kolekcji. Jakiś tam przedmiot, rek kontaktowy, nawet nie pamiętam co to do końca. Wall ducha. Ściana do takiego typowego wall jumpu. I zaraz spotkamy się z oponentem, którego do tej pory, powiem szczerze, nie umiem pokonywać. Chyba, że on się pojawia tu później. Nie wiem. No, jest. Właśnie o nim mówię. Prawda, przybyłem tutaj po... Dokładnie po to. Może gdybym miał pewną technikę, którą się dopadł znacznie później, bym mógł go łatwiej unicestwić. Co dla mnie to jest naprawdę wielki sukces. Będę z wami całkiem szczery, nigdy, dosłownie nigdy nie zwyciężyłem z nim. Chyba mój skill jednak się poprawił od tego czasu, kiedy ostatnio tu zaglądałem. Wow. Nieźle. Dobra. Jednakowoż, no nie ma znaczenia. Poprawił się, nie poprawił. W moim odczuciu poprawił się i to znacznie. A my wracamy do miejsca, w którym już byliśmy. Jakoś to Sekiro nie ma co się przejmować upadkami za bardzo. Pora uknąć sobie jeszcze telkę. No dobra, tutaj pewnie będzie śmierć, znając mnie. Pokonałem już coś niebywale trudnego, czego nigdy nie pokonałem, to teraz muszę zginąć na czymś, co już jednokrotnie pokonywałem, chociaż nie za dobrze z tym mi się walczy. Po prostu... Balans w świecie perfekcyjnym musi być po prostu, więc... Dobra, jednak nie ma balansu, jednak teraz to ja jestem zwycięzcą i tyle. Nawet nie wiem, jak to wytłumaczyć, poza tym, że... No, czuję się naprawdę... Jakbym umiał w to grać. Wiem, że nierealny i w ogóle, ale jednak... Jeszcze pójdziemy kawałek. Nic wielkiego. I na tym będziemy kończyć dzisiejsze przygody. I tak uważam, że dużo się udało zrobić i... Powiedzmy sobie szczerze... Jeden z ciekawszych... Można powiedzieć pod pewnym względem smutniejszych dialogów. Father. It's you. I'm afraid I made a bit of a blunder. Perhaps the years have finally caught up with me. Don't bother tending to my wounds, no point. It's too late. Wolf, you must. This is the key to the secret temple in the estate mansion. You'll find him. The divine heir. Going through the front is not an option. You'll never get past the fire. Yes, sir. Perhaps the cliff's just outside of here. Yes. Return to the estate entrance. You look for a side route along the cliffs. Take the back
the cemetery. That's your way in. Understood. Wolf, never forget the Iron Code. Yes. The Master is absolute. Wolf, protect your Master with your life. Też mi kaszlę. Father. Nie ma odwrotu. Jak zwykle musiałem tu spaść. Jak zwykle. Tak więc to. Jesteśmy już u kresu tego, co chciałem pokazać na dzisiaj. Prawda, mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że w sumie plany się zmieniły. To, co chciałem pokazać w następnym odcinku, pokazałem teraz. A to, co chciałem teraz, to pokażę prawdopodobnie w następnym. Cóż, śmierć musiała po mnie przyjść, bo jakby inaczej. Tak w sumie to mogę powiedzieć, że na styk chyba będzie czas. Może w najgorszym wypadku będzie to pół godziny. Ale wiecie, też zależy mi na tym, żeby odcinki były jakkolwiek sensowne, a nie mam zamiaru robić, tak jak już wspominałem, wycinków. Dużo nawet dla mnie lepiej, jeśli pokazuję całość, nawet jeśli miałoby być mniej treściwe. Takie pół godziny surowego nagrania jest dla mnie dużo łatwiej zorganizować niż dwie godziny surowego, potem wyrobić z tego, dajmy na to 15-minutowy odcinek. No i jesteśmy już u kresu drogi dzisiejszej. No, zakończenie jeszcze tylko tam. I tu jest to coś, po co chciałem iść jak wstępnie, już sobie przypomniałem. Dlatego też po prostu teraz te dwie rzeczy to będzie mój cel. Może coś jeszcze tam osiągnę, nie wiem. Stąd na obecny moment mam wszystko, potem te rzeczy i super sztuka walki, która tutaj jest. Powiem szczerze, bardzo lubię. No i oczywiście tutaj łatwiejsze składanie się też by się przydało, no ale na obecny moment to wszystko. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!